wstępując do mojej świątyni, upadajcie na kolana. Uświadamiajcie sobie moją rzeczywistą obecność w tabernakulum. Czyli wchodzę, jestem poturem, upadam, znaczy biorę wodę święconą, żegnam się, ujdę kawałek, schodzę na bok, by nie blokować głównego, się uklękam i uwielbiam Boga. Panie, Ty tu jesteś. Nie patrzę na ławki, na ludzi. Dopiero Bóg mówi po chwili zadumy, oddania mi należnej czci, możecie otworzyć oczy. Nawet radzę nisko się pochylić ku ziemi. Oczy otworzyć. Bóg mówi bardzo konkretnie. Trzeba zamknąć oczy. Bo łażą, ten cię klepnie, głowę za nisko pochylić. Bo każde otwarcie oczu, no to wodzi znajomy z kościoła. Te ruka, wszyscy, rozumiecie, jak my się zachowujemy, nie? To wszystko nas odbiera od Boga. Patrzę na koleżankę, na kolegę, na sąsiada, brata. A jak przyjmiesz postawę pokorną, zamkniesz oczy, nic nie dotyka, bo ludzie tak ludzi boją. Bo to jest dziwactwo, że ktoś przyszedł i stulony, głowę nie podnosi, to jedno mówią, że oj, przynajmniej ci nikt nie przeszkodzicie. Wiecie, jak jest w czasie przekazany znak pokoju, w czasie mszy świętej. Kiedy to chowamy głowę, a oni sztuchają, tu, daj, tu by ci rękę wstawił, do ucha by ci rękę wstawił, żeby ci no, na tak pokoju, nie? I tak wiele. Dopiero po chwili zadumy i oddania mi czci możecie otworzyć oczy na oczekującą rzeczywistość, widzianą rzeczywistość i szukać siebie, sobie miejsca do spoczynienia. Mamy piękno Boga Ojca, że przed mszą świętą przy ołtarzu są święci, dusze zbawionych, zmarli, pozdrawiam wszystkich aniołów, krewnych, proszę Panie Jezu, niech i moi zmarli przyjmą tą przeświętą. Jest czas zadumy. Wchodzę w tej chwili w ogrojec, chcę trwać na modlitwie. Nie ma szans, by mi jakaś myśl szła na kogoś, tylko kogo nikogo się nie widzi w kościele. Ja wychodzę wam naprzeciw w pełni mojej potęgi i chwały i tak przebywam w tabernakulum. Następna uwaga do was, to Bóg też zapowiedział. Spójrzcie na swoje stroje. Czy są odciętne i godne? Odcięty strój obowiązuje nie tylko kapłana. Mówiłem wam, jak w prorocach wprowadzałem zwyczaj, żeby mi w trampkach do służenia nie przychodzili. I jakie były te reakcje? Jakie wyzwania? Co on chce do mojego syna? No, ubierz buty. Nie trampki, nie adidasy. Nie portki, dżinsy z dziurami. Jaje! Ubierz krawat, murę. Ile to było walki, to już później przeszło. Ubierajcie się tak, jakbyście szli na audiencję do króla. Jestem królem, ale takim, jakim wam się nawet nie śniło. Kiedy jednak ujrzycie mnie w pełnej chwale mojego majestatu, będzie za późno, aby poprawiać swoje lekceważące nawyki. Wasz strój jest odpowiedzią na waszą wiarę w moją realną obecność w tabernakulu. Przecież część kobiet, przychodząc do kościoła, mówi na głos: jestem prostytutką. Przyszłam do burdelu. Gdzie jaki umiar? Gdzie jaka kultura? Gdzie jaka schludność? Do dzisiaj są przepisy, jak się kobiety mają ubierać u papieża na czarno, długie spódnice, chusta na głowę, nie przyjmują dzieci inaczej. Wasz strój jest odpowiedzią na waszą wiarę. Jakiś sweterek chłopy ubrane, jakiś overolek,
kożula flanelciowa. No dzieci, jak to mówi? Jak to tak wygląda? Najwyższej jakości strój, wygląd. Panowie, koszula najlepiej biała, niedziela, krawat. Skoro się na wesele pacykujecie, do teatru pacykujecie, to co, wy na ognisko idziecie? To jest bardzo mocne zdanie. Wasz strój jest odpowiedzią na waszą wiarę, w moją realną obecność pana w tabernakulą. Jak się bawo nie wstydzi, ci widać, brzuch ci widać, tłuszcz zwisający. To gdybyś ubierze coś, przynajmniej jakiś piżamę nocną, czy szaflok, już przyjemnia cię patrzeć. Jak to, spódniczka pół metra nad kolanem? Gdzie ty idzie? Wasze śluby to rykowisko. Jak to? Wszystkie baby gołe, im więcej poodkrywane. Gdzie jakiś poziom, dzieci? Gdzie jakiś szacunek dla Boga? Jak się księża godzą na taki strój przy ołtarzu? Młoda pani, dzieci. Czy tam jest już wyścigowanie się, im więcej centymetrów, decymetrów gołego ciała, tym ładniejszy strój. A za chwilę będziesz beczała. Chodźcie od nią w nosie, porosną ci chrosty, nie wiadomo co, wrzody. Nic z tego nie będzie. W taki dzień iść do króla tak ubrany jak wieprzak? Przychodząc na mszę świętą, przychodzicie na mękę mojego syna. To tu już jest całkowicie wybitne dzieje w kościele. Kapłani nie wiedzą, co chodzi. Zabierzcie z sobą własny krzyż i przynieście go na właściwą Golgotę, aby tu wraz z moim synem cierpieć i zbawiać duszę. Spaśnienie się na mszę świętą jest nieporozumienie. Coś muszę wymyśleć. Dziś wyszedłem 5 po wpół. Ledwo doszedł do kaplicy, do kościoła. 5 po wpół. No tu cię mama woła, tu siostra, tu wypłata. Żadnego hamulcu. No nikt do mnie nie ma hamulcu wtedy. Nic nie ma. Jeśli nie ma ku temu ważnego powodu, jest to niezrozumienie misterium męki pańskiej. Dzieci, to jest przerażające, co Bóg mówi. Nie możecie wskoczyć w nią w każdym dowolnym momencie. Jest to brak szacunku dla cierpienia Boga. Jak możecie przeżywać niedzielną mszę świętą na cmentarzu, gdzieś na murku, na lipie? Kim wy jesteście? Co wy wyrabiacie? Największa ciźba na mszach świętych powinna być przy prezbiterium, rozumiecie? A tam jest pustka. Po prostu jesteście niewierzącymi ludźmi. Nie rozumiecie misterium męki pańskiej. Kiedy już sami będziecie nienaganni przede mną, zadośćuczyniajcie mi za to, co jest od was niezależne, czego nie możecie zmienić. To jest przepiękne słowo. Dlatego Pan Bóg, Bóg Ojciec podglądał tę modlitwę za zadośćuczynienia.
Widzicie? Wiele rzeczy jest niezależnie od nas. Pewne rzeczy się nie da przeskoczyć. Ja nie mogę panu dzisiaj przerwać psalmu. Ale mogę panu Andrzejko i panu Łukaszowi, rozumiecie? Jest całkiem inny układ. To nie znaczy, że ja was nie kocham, dzieci. Ja od was maksu wymagam, bo pan Łukasz powinien powiedzieć panu Andrzejowi: pamiętaj, nie śpiewaj pan psalmu na inną melodię niż wielkanocną. Powiedziałeś pan, nie musiałeś. Czyli mechanizm nie działa, rozumiecie? Pustynia dalej się sama nie broni. Jestem jedynym strażnikiem, to jest mój największy dramat. Bo to już trwa kilka lat, głupi psalm. I wy wiecie, że trzymam normę, nie? Nie uruchomisz, panie, nie uruchomisz system obrony. A jak ktoś wyskoczy, to pan Andrzej tu podchodzi: przestań śpiewać. Przeczytaj psalm. Później go przeproś, bo przyświętuję ci, nie upomniałem ci wcześniej, ale muszę tak reagować. Nie ma tego mechanizmu. Dlatego świat zdobywa nas w każdej branży. I dwa, są pewne rzeczy, których dzieci nigdy się nie da nas zmienić, niezależnie od nas. Pan Bóg mówi: tylko mi zadość uczyniajcie. On się tym zajmie. My czasami poświęcamy w gadulstwie wiele chwil i wiele myśli o tym, co jest od nas niezależne. Ja bym tak zrobił, ja bym tak działał. Ciekawe, czy byś tak działał, byś w tej sytuacji był. Bo Bóg mówi: ja mogę, jeśli zechcę. Jeżeli ty chcesz, tylko zechcę. On ma swój plan. To idzie wszystko takim rytmem. Ja sobie nigdy nie przypuszczałem, że to, co mówi Pan Jezus w naszych orędziach na czas ostateczne, że my żyjemy już na ostatnich kartach Pisma Świętego. I nie zdawałem sobie sprawy, że jestem w czasie, który brzmi: czy jak Syn Człowieczy przyjdzie, czy zostanie wiarę. To nieprawdopodobne. Jeśli to wszystko układało, jest to dla mnie oczywiste. Czasami nie do przyniesienia. Skoro Bóg nam doradza: zbierzcie się, ta resztka razem. Wczoraj wam wyjaśniałem. Cieszę się, mama, my to będziemy razem w Częstochowie i podejmijcie wysiłek, próbując. Robimy to. Wiem, przy jakich ofiarach. Wiem, przy jakim cierpieniu twoim i moim. Przepraszajcie mnie więc ze szczerego serca i proście o miłosierdzie zgodnie z modlitwą, którą was nauczyłem. Czyli pani Agnieszka znajdzie, która to strona tu jest, tu jest podane bez strony, to państwu przeczytam. Jest to nasz modlitewnik na czasy ostateczne, które właśnie nadeszły. Więc Pan Jezus w tej beznadziei, nawet by nam zelżyć, dyktuje modlitwę, która byłaby formą przeproszenia i zadośćuczynienia Bogu za to, co jest od nas niezależne i czego nie możecie zmienić. Bóg mówi: ja mogę. Módlcie się szczerze, a resztę zostawcie mi. Proszę podać stronę. 231. 231. Czytam wam tą modlitwę. Orędzie z 30 stycznia 2017. Świeże.
Bóg Ojciec. Kiedy widzisz zło, mów do mnie szczerym żalem. To jest akt szczelisty na przeproszenie, rzecz bardzo krótki. Ojcze, przez rany Jezusa przepraszam Cię. Zmiłuj się nad nami grzesznymi. Tyle od nas Bóg żąda w tej realności. Gdybyście chcieli zmieniać papieża, biskupa, dzieci, no wybierze Pana Jacka na papieża, no ale on potrzebuje około paru tysięcy mieć ludzi oddanych, by wymienić biskupów. Skąd weźmie? Skąd to Panie słuchać? Weźmie, co zrobić? Dostał Kościół świętego papieża Jana Pawła II. Technologicznie naszalał coś, zmienił coś? Jest gorzej z jego czasu. Ruina dualna, rozumiecie? Głosił słowo, kto go słuchał? Nie masz kadry, nie masz sztabu, jak to pozmieniasz? Czy tam, wiecie, wykonać rewolty tego typu, co wymyślić, trzeba mieć sztab ludzi, to przekona, zmienić. Co tego, że jeden jest, jeden ma piękną ideę, tylko zaraz go do ziemi przydła 15, bo ten tak widzi, ten tak czuje, ten tak myśli. Ja wam go pokazuję, zwykły schemat pustelniany, gdzie bije się on przeświętą. Przeleczą mi, nie informują o niczym, czasem się nie o nic nie pytaj. Co to? Mija miesiąc i znowu trzeba grandę zrobić, bo znowu nie ma się tam, nie ma pana Andrzejka, kto jest sam cicho. No taka pierdółka, no po kiego to w ogóle? Co ma pierdni do wiatraka, rozumiecie? No ale ta pierdółka, ja przez tyle poza uruchamia mechanizm, za 3 dni się nagromadzi wszystkiego i jest głowny. Więc Pan Jezus mówi prosto, Bóg Ojciec. Ojcze, przez rany Jezusa przepraszam Cię. Zmiłuj się nad nami grzesznymi. Nie nad nimi, nad nami, bo my wszystko, worek jest taki sam, dzieci. I w świecie funkcjonuje odwieczna zasada. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, dzieci. Nie zmieni to. I trzeba wszystko to umieć Bogu oddać, być ponad tym, żeby czegoś dokonać. I Bóg mówi to wszystko. Naucz się tych dwóch aktów szczelistych i nie trać czasu na komentowanie zła. Opowiadanie zła i złoczenie na zło. Pokonuje, wypraszając moje miłosierdzie. Ojcze, przez rany Jezusa Chrystusa przepraszam Cię. Zmiłuj się nad nami grzesznymi. Cudowna broń dana. 231 do tej rzeczywistości. Dostałeś czoła za uklękanie. Nie dostałeś komunii świętej. Po co tobie dać? Odmów, Ojcze, przepraszam Cię. Przez rany Jezusa przepraszam Cię. Ojcze, przez rany Jezusa przepraszam Cię. Zmiłuj się nad nami grzesznymi. I spokojnie. Dalej trwasz przy postawie ojców i dziadów, zachowujesz to i jeszcze osłabiasz ich, bo oni nie wiedzą moc w tych słowach. Módlcie się szczerze, a resztę zostawcie mnie. Bo dzieci, jeśli po ludzku rzeczywistość, którą jako szedłem historyk, jako kapłan, no to jest tragedia, to jest dramat, rozumiecie? Dramat wnętrza Kościoła. Będziemy w to wchodzili o tym opowiadać, to się sami zajmiemy. To trzeba zostawić Bogu. Taki stan on przewidział, przepowiedział. W cudzysłowie na nieszczęście nam otworzył oczy. Bo ja 15 lat to widziałem to, ale nie widziałem z takimi skutkami, z takim rozpędem. Ja wam ostatnio mówiłem w 64 roku albo w trzecim na kuchni w Hucie, znaczy w Stoczni Gdańskiej, kilka tysięcy ludzi jechale. Przychodzi przewodnik partii i mówi: od dzisiaj koniec z pozdrowieniem, szczęść Boże. Mówimy cześć pracy. Wyuczyli, cześć pracy. Minęło 50 lat, wychodzą nasi biskupi i nagle mówią: koniec z pozdrowieniami, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z głowy. Nie mówimy. To są te same mechanizmy. A teczka upomina dzieci: do mnie nie mówcie, niech będzie pochwalony Jezus. To się tylko mówi do księdza.
Katechetka ucząc za pieniądze kościoła dzisiaj. Demoralizacja i zepsucie rozpoczęło się na samym dole kościoła. W jego najniższych członkach. Tam też rozpocznie się uzdrowienie. Moje słowo jest balsamem, które wylewam na ranę grzechową tego pokolenia. To jest dopowiedzenie do tej przemiany, moi drodzy, naszej reformy liturgii. Myślę, że kazanie już jest poprzyjęte. Zostało lekarstwo. Słowu Boga. My się nad innym kompletnie nie przejmujmy. Ja wam powiedziałem, jaka jest celowość mojego bycia wśród was. Ty tylko głoś słowo. Jest teraz taka technologia, taki przesył, że ono dociera, nie? Słyszałeś, co powiedziałem? Ale tam go Bóg zaczepi, pyk. I my nie wiemy, ilu dziennie Bóg trafia, rozumiecie? Moje słowo jest balsamem, które wylewam na ranę grzechową tego pokolenia. W jaki sposób, dzieci, musimy działać. Nie ma wyjścia. Dzina coś pokaże. Następna broń. 11. Druga krzyżowa częstochowska. Kapłańska droga krzyżowa. To, co Pan Jezus podyktował mnie, a później kapłanom na rekolekcję. Odkrywam wam fragment potężnej broni Boga. Was proszę jutro w Częstochowie każdy kupuje 5 i podsunąć kapłanowi. Wszystko pod jego konto zrobione. Stuła delikatnie, kolor. Nie jest to nic dziecięco wydane. Dzieci po męsku, perfekcyjnie. W niedzielę wam ogłoszę, czytam wam wstęp z tego, bo tu umieściłem w ramach kazania program duszpasterski na do roku 2033. I dzieci, ty masz pokazać, że jeżeli dać, weźmie kapłan, położy. Pamiętać, jego jest czas, Bóg mówi, mój jest czas. I kiedyś coś się wydarzył kapłana i on sobie otworzy stację 6. Kolejny upadek. Na twojej drodze spotkasz szatana, bo każdy spotka kapłana. Oczy otwierają. Niejednokrotnie spojrzy ci w twarz. Nie rozpoznasz go od razu. Przyjmie miły wygląd, aby cię oszukać, ale kiedy pozwolą się zbliżyć, powali cię na ziemię. I teraz nie wiadomo, w jakiej kondycji jest duła, a to słowo jest balsamem, ja w to wierzę. Więc mamy mechanizm, który wpuszczamy. Wpuszczamy w przestrzeń. Bóg daje broń. Mamy Jego słowo. Moje słowo jest balsamem, które wylewam na ranę grzechową tego pokolenia. Nie zajmujcie się chorą głową, trudzi papieżem i biskupami, ale obrzodzonymi nogami, które wam powierzyłem. Najpierw siebie, swoich najbliższych. Głową, mówi Bóg Ojciec, zajmę się sam. Kiedy nogi będą zdrowe i zechcą pójść tam, gdzie im rozkaże. Ja jak słyszę, czasami ktoś komi i staje mędrek i mówi, co powinno być w kościele, jak zrobić, to ja dostaję konwulsję z myśli. Ja muszę uciekać, bo musiałbym coś powiedzieć. Baranie nad baranami. Puste dzwonie. Ty tu nie jesteś Bogiem. Ulu nie byłeś.
co mówię, możesz mówić o życiu mszu. A ty siebie, ty habilitujesz siebie i mówisz, że wszystko wiesz. Jeśli to trzeba. Od takich ludzi uciekajcie. Jest cudowna broń uzdrowienia naszych obrzodzonych nóg. Bóg jest w stanie je uzdrowić słowem nie swoim, które jest balsamem, które wylewam na ranę grzałowe pokolenia. Kiedy nogi będą zdrowe i zechcą pójść tam, gdzie ja im rozkażę, Bóg mówi, ja się zajmę głową. U Katarzyny Emeryś ten porządek jest bardzo bolesny. Na widok pewnego zdarzenia wszyscy biskupi pouciekali z kościoła. Pasterze pouciekają, bo się nie zmieszczą. Nie wytrzymają w godzinie prawdy rzeczywistością kłamstwa, która jest w nich. Ale na starsz rzeczywistość kłamstwa ich nie interesuje. Tego dzieci nie przeskoczycie. Nie znacie mechanizmu władzy i struktury. One was wszystkich zniszczą. Nie bądźcie głupi i nie wychodźcie na wysokie mury po drabinie, bo kula w laską pnie i spadniecie. Przypominam, mechanizm Boga jest inny. Trzeba uwierzyć Jego słowu, Jego prowadzeniu. Kazał Jozuemu chodzić 7 razy wokół Jerycha. Przez 7 dni chodził? Chodził. Zwalił się w tym mury, w jednym momencie zwalił się. Historycy, egzegeci, fala, trąby, niski dźwięk, trzęsienie ziemi. Co oni nie umyślają, rozumiecie? Nawet niech będzie niski dźwięk, niech będzie trzęsienie ziemi. Ale tylko każ komuś tak łazić i czekać się spełnić. Jest całkowicie inna przyczynowość. Dlatego pamiętajcie, Bóg nie pozwoli sobie, aby był pokonany. Będzie zwycięstwo. My musimy zaufać Jego słowu. Amen. I na koniec Bóg Ojciec mówi. Przeciekane słowa. Błogosławię Cię. Wy to rozumiecie. I następna kropka. Błogosławię to pokolenie, które zechce słuchać. Bo tłumów słuchających dzieci nie będzie. Bóg już przygotowuje grunt. Błogosławię to pokolenie, które zechce słuchać. Nasze ma zakorkowane uszy. To wam mogę tylko tyle powiedzieć. Będę nie dobija. Drodzy Państwo, zakończyłem pierwszy cykl kazań przygotowujących na 20 maja. Zapiszę sobie tylko numer kazania. Było to 29 kazanie, abyście zrozumieli pomnik ocalenia, kosmodron, etc., etc. Bez takiej głębi będziecie patrzyli na pewne rzeczy, że ksiądz Piotr dzieci ścigał. Jedno, co wam po ludzku mogę szczerze powiedzieć, zapraszam was na wędrówkę zwaną z motyką na księżyc. Bo ja wam tyle mogę prawdy powiedzieć, ale przekazuję wam zaproszenie Boga, który powiedział w tych orędziach, że nie minie to pokolenie, a zaczną zadawać pytania o prawdę, wtedy ty im powiesz, czego ja, Bóg, od ludzi